Czy pamiętacie Państwo obrazki z 2002 roku, gdy Straż Marszałkowska wynosiła z Sejmu okupującego mównicę posła Gabriela Janowskiego? Poseł stwierdził, że dokonano na nim gwałtu i to był chyba ostatni przypadek, kiedy Straż Marszałkowska użyła w Sejmie siły. Jednak, jak piszemy w Rzeczpospolitej, ma stać się ona mimo wszystko formacją bardziej sprawną. Opisujemy projekt rozporządzenia MSW, z którego wynika, że strażnicy marszałkowscy mają przechodzić takie same testy sprawnościowe jak policjanci. Będą rzucać piłką lekarską, robić brzuszki na czas i biegać średnie dystanse. Jeżeli tych testów nie zaliczą, będzie grozić im zwolnienie ze służby. Dlaczego potrzebne są te zmiany? No bo Sejm w ogóle od czasu zatrzymania Brunona K., który próbował wysadzić parlament, staje się bardziej szczelny pod względem ochrony. Budowane są m.in. nowe, mocniejsze zapory na drogach prowadzących do parlamentu, a sejmowi strażnicy dostali już paralizatory. Problem jednak polega na tym, że to nie przypadek, że kilkanaście lat temu po raz ostatni użyli oni w Sejmie siły. No bo każdy marszałek Sejmu obawiałby się wydania takich dyspozycji w trosce o swój wizerunek. Dlaczego więc ta służba ma się stać bardziej sprawna? Czy o czymś nie wiemy? Ja oczywiście niczego nie sugeruję, ale takie pytania na pewno będzie stawiać opozycja.